Ile ja spałem? Prawie 4 miesiące. Witam. 4 miesiące to niestety prawie okres tyle, ile minęło od ostatniej aktywności MyGrip na Instagramie. Już wam tłumaczę, dlaczego tak było i naprawdę chcę przeprosić za to wszystkie osoby, które jednak zaangażowały się w to i przez ten okres nic się nie działo. Było to spowodowane trochę tym, że była zima, ale nie mogę na to zwalać. Było to po prostu tak naprawdę jedynie przez moją sytuację aktualną i za to bardzo przepraszam. Ale co, nie ma co się rozczulać na tym, co było, bo nie zmienimy przeszłości, więc zaczynamy tripem do Głogowa. Ale jeszcze zanim zobaczycie tak naprawdę wyjazd, który odbył się wczoraj, ja nagrywam teraz wstęp dzisiaj, bo niestety przez małą ilość czasu wczoraj rano nie udało mi się tak naprawdę nagrać tego, co właśnie teraz widzicie, ale jest to bardzo ważne, dlatego chcę wam jednak to powiedzieć. Na początku pozdrawiam wszystkie osoby, które prosiły mnie o to, żebym je pozdrowił. Przepraszam, że nie robię tego z imienia i nazwiska, lecz niektóre osoby prosiły o to bardzo dawno, ja też zapomniałem. Ale pozdrawiam was, tak samo jak pozdrawiam wszystkie osoby, które to oglądają. Kolejna sprawa. W tym roku odbywa się pierwszy obóz, w sumie, w którym będę brał udział jako instruktor. Razem ze mną będzie jako instruktor Sebastian Kmieć, czyli mój tutaj ziomeczek z lokalu. Będzie to również Bartek Skroba, czyli w sumie mistrz Polski, na pewno go znacie, oraz Bartek Listek, czyli mocarny streetowiec, też z Wrocławia, razem z Bartkiem będą przyjeżdżać. Więc naprawdę zapraszamy wszystkich na Hamak Tour, czyli drugi obóz hulajnogowy tej firmy. Zobaczymy, jak to się uda. Ja ze swojej strony gwarantuję kolaborację MyGrip X właśnie Hamak Tour, będzie limitowany papier dla każdego uczestnika, oczywiście ze możliwością pisania swojej nazwy Instagrama. Pojawi się raczej odcinek z całego procesu powstawania tej kolaboracji, miałem taki plan, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale ja was zapraszam aktualnie, żebyście zapoznali się z ofertą, ponieważ na tle konkurencji jest ona, wydaje mi się, że bardzo fajna. No i co, jednak to są niezapomniane wakacje, więc naprawdę warto. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że jednak muszę jakoś wynagrodzić wam to, że tyle nie było filmów, więc przygotowujemy naprawdę grubą promocję i mam nadzieję, że wielu z was po prostu z niej skorzysta. Więcej informacji już niedługo na Instagramie, więc śledźcie nas na Instagramie MyGripPodłoga. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, patrzcie, jaką mam brodę. Broda challenge już od 4 miesięcy. Sheesh! Zasz imprezowić! Niezdrowa żywność, pilajk! Młodzi ludzie, sportowcy i takie miejsce odwiedzają. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Stary, a ty miałeś się zdrowo odżywiać. No ja nie jem. O, są ci, co się zdrowo odżywiają. No, tylko lody jem. Dobra, spoko. Ja nic nie jadłem. Dojechaliśmy na skatepark i w sumie pojeździliśmy chwilę. Mateusz Kajoch ma totalnego zgona i chce coś zjeść. Mateusz Kajoch mi się chce srać nadal. Kajoch się jeszcze nie wysrał do końca. Kajoch się nie wysrał. Ło, wow, barierka jakaś. Pa. Idziemy do Biedronki nagrać edit. Kurwa, no co mu robisz, stary? Co ty robisz, kurwa? Witam. Jesteśmy pod Biedronką Głogowską. Będzie tu nagrywany edit z tym zawodnikiem, który ma srakę. Nie, soraz, gagę. Pomyliłem słowo, stary. Nie nagrywamy. Dobra, nie nagrywamy. Edit w Głogowskiej Biedronce. Dawaj, dawaj, dawaj. MyGrip wspiera zdrowe odżywianie. Witalność. A my mówiliśmy, że na pewno etykiety. Czekaliśmy pół godziny.
To nie jest zdrowe, przecież to jest cały tłusty. Tak, to jest niezdrowe akurat, no ale co? Co mam innego zjeść? Ej, pusek za darmo! Zaczynamy nagrywać jakiś edicik. I teraz zobaczycie parę klipów, które będą później na tym edicie. Ja pierdolę! O kurwa, stary, nie wiem jak to nagrałem, bo się wykurwiłem na końcu. Ale bo dobrze, chuj. Mike Lip, pomimo że bankrutuje, ma swojego kamerzystę. Shish! Shish! Zrób shish, ale jeszcze łapą. Shish! Zdrowe odżywianie by film niedziela. Asmry. Zwijamy razem z wami, chłopaki. Bo my jedziemy na streety i na obiad, nie? Więc w sumie ta piątka taka zbędna, nie? Wiesz, o co chodzi. Więc my w sumie lecimy na streety, pojeździliśmy, nagraliśmy ten edit i jesteśmy wyjebani, trzeba coś zjeść. Co? Street! Tu idę? Tak do nosa. Piękne widoki. Lecimy na najlepszego kebaba. Morby zawarł teraz mnie. Dalej to lepiej daj. Polecamy kebaba. Najlepszy kebab w Głogowie. Najlepszy kebab tu. Jesteśmy tutaj na spocie. Dzieciom Głogowa. Rok 1109. Taki spocik, w miarę spoko. Tu są dzieci, murki. Tam se jedzą. No i jest kloc w sumie. Mamy tutaj orła. Ja pierdolę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, kurwa. Ale się kurwa najadą, chłopaki, nie? Kurwa kebab! Napierw z tobą. O kurwa! GoPro się wyjebało! Patrzcie to! Co się ku... Dobra chuj, mogę bez nogi! Miałem lekką pizdę na początku. Teraz się nie boję już. Podejście numer 2. Ej, patrz to! Siema! Będzie drugie podejście. Ej, zobacz czy widać. Widać mnie? Ej, te GoPro jest włączone. Nie, stary! Patrz. O, widać. No i co? Niżej, ta, niżej, wyłączone. No nie da się niżej już niestety. Wyglądasz jak ryba. Podejście tu. Dobra. Lecimy, dyr! Szii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 
O kurwa mać! Ja pierdolę! Dobra, pojebanie z padem, ale chuj! No kurwa, no chciałem bara tylko zrobić! Ja pierdolę! Chodźcie, bo to jest taki, wiem, wielki bąk. Jest... Co kurwa?
O, zajebiste, to jest jak u nas tam. O, zajebiste. Za pół godziny mamy około pociąg i jedziemy na ostatni spot, czyli na taką rurę tutaj obok właśnie PKP. Chwilę coś spróbujemy pokminić z lokalnymi ziołkami, no i coś ponagrywamy w sumie. Zobaczymy, co się uda zrobić. Ale zajebiście wyszło. Dobrze, chuj. Nie, co nie zrobi? O kurwa! Czekaj, nie mam... Truja ze spodu, dalej. Dobra, dawaj, szybko, szybko, no odsuń się. Szybko. I tak właśnie kończy się trip do Głogowa. Wszyscy jesteśmy ostro zmęczeni. Pozdrawiamy koleje polskie za to, że udostępniają nam schody do robienia trików. No i to chyba tyle. Dziękuję za oglądanie.